Vlogmas, dzień 7 i powiem wam, że nie mam pojęcia, kiedy zleciał już ten pierwszy tydzień grudnia. Ja dzisiaj mam taki totalny chill do południa. Odwiozłam rano chłopaków, jeszcze byłam z Filipem na zajęciach. Wróciłam, zjadłam śniadanie i po prostu nie robię nic. Najchętniej poszłabym spać jakoś tak... Coś nie pykło. Teraz mieszkamy w ogóle dużo dalej od przedszkola, a jesteśmy w przedszkolu szybciej niż wcześniej i dzisiaj specjalnie sobie ustawiłam później budzik, bo Filip rano te zajęcia zaczyna po 8, więc nie było sensu jechać wcześniej, a oni wstali o 6 rano. Także jestem totalnie niewyspana, ale idę sobie teraz wstawić zupę, później sobie jeszcze coś obejrzę i będę się zbierać, także widzimy się po zupie. Dobra, wyszłam wcześniej po chłopaków. Jadę jeszcze do Pepco po pojedyncze Hot Wheelsy podrzucić Elfowi. I co, wskoczę jeszcze do Rossmana po odżywkę do włosów, bo mi się wszystko pokończyło. Jadę po chłopaków. I nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj jest pomysł, żeby może ubrać choinkę. Ale zobaczymy, czy się wyrobimy czasowo, żeby po nią podjechać. Także no zobaczymy, jak to dzisiaj wyniknie. Jak nie, to myślę, że najpóźniej do końca weekendu sobie dzisiaj ogólnie tą choinkę ubierzemy. Zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Także lecimy i może też w tym tygodniu zrobimy jakieś pierniki już, może w weekend. No, także taki jest plan działania. Także wsiadam do auta i lecimy. Mamy taki? Lizaków nie ma, ale jest lis. Mama ma co mi przyniósł. Ho, ho. Następne duże prezenty będą dopiero w Wigilię pod choinką. Dziś mały upominek pod poduszką. Najpierw czytamy list, a później patrzymy. Zadanie na dziś. Co? Narysuj świąteczny rysunek. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj trochę oszukanie, bo powiem wam, że wczoraj, zanim mogłam, jeszcze Miki dał taki popis wieczorem, że nie dam rady wczoraj nagrywać, po prostu wieczorem odpaliłam sobie YouTube'a i miałam chill po całym dniu. Ale żeby to daily vlogmasowe było zachowane, to stwierdziłam, że odpowiem na kilka pytań, które zadaliście mi ostatnio na Instagramie. I tam było między innymi pytanie o moją dietę po operacji, co dalej z odchudzaniem i tak dalej. I jeśli o to chodzi, to powiem wam, że na ten moment jestem 4 tygodnie po operacji, dzisiaj mija dokładnie. I w zasadzie jem normalnie, nie mam żadnych jakichś tam efektów ubocznych. Także jestem w tej grupie tych szczęśliwców, bo z tego co czytałam i z tego co mi pisaliście, to faktycznie niektóre osoby w ogóle nie odczuwały tego w żaden sposób, a niektóre niestety musiały mega uważać, bo no, gdzieś tam jakieś komplikacje były. U mnie w zasadzie jest ok, pierwsze 2 tygodnie miałam takiej diety raczej lekkostrawnej, nie piłam kawy, herbatę tylko zieloną, wodę, gdzieś tam unikam rzeczy smażonych i tak dalej. A później jak już sobie raz spróbowałam, tu kawka mi nie szkodzi, no to już poszło. Później coś tam i tak wiecie, dalej w granicach rozsądku. Przepraszam. Nie wiem, po jakichś McDonaldach i tak dalej. Chociaż raz tam jakaś pizza była i nic mi nie było, także jest naprawdę w porządku, jeśli chodzi o dietę. No to czuję, że na pewno zrobię sobie badania w kierunku tego glutenu, to też mi zalecił lekarz, ale to już ogarnę sobie na spokojnie po nowym roku i to sobie na pewno zrobię. I tak czy siak chcę ten gluten trochę ograniczyć, bo
No czuję, że od razu jestem taka bardziej nadmuchana, no ale niestety ja jestem glutenowa buła i świeży chlebek, makaron to jest. No, także staram się powoli wrócić do tych nawyków, które gdzieś tam w pewnym czasie już sobie wypracowałam, ale no ciężko. No i też planuję, że w zasadzie teraz do południa jestem sama, bo chłopaki są w przedszkolu, Marcin w pracy, więc myślę, czy by sobie nie pochodzić rano na siłownię, bo mam auto teraz, w sensie jeżdżę autem mojej siostry, która jest w Stanach. Pozdrawiam. No, także mogłabym odstawić chłopaków do przedszkola i właśnie po drodze sobie skoczyć. Także jest szansa. No i teraz jest też taki plus, że mamy rodziców na dole, więc muszę z nimi pogadać, czy na przykład jak chłopaki wieczorem pójdą spać, to byśmy sobie z Marcinem wyskoczyli na squasha, bo no to zawsze jakaś ciekawa alternatywa. Jeśli nie próbowaliście squasha, to polecam. Fajna opcja. Pytanie numer dwa. Co my jeszcze tutaj planujemy robić w mieszkaniu? Czego my nie planujemy, tylko powiem wam, że no jedyne, co nas ogranicza, to budżet na ten moment. Ale no, w pierwszej kolejności na pewno będzie zrobiona łazienka i to zaczniemy sobie już tutaj grzebać po świętach. Następnie, znaczy się następnie, na równi z łazienką jest kupienie albo szafy, albo jakiejś komody i jakiejś szafki, bo docelowo chcemy dużą szafę na ścianę, chcemy komodę i chcemy nową RTV-kę. No, tą RTV-kę weźmie sobie Marcin do tej swojej części do przechowywania sprzętu, a my sobie kupimy tutaj z jednej serii po prostu komodę i RTV-kę. Już mamy wstępnie wybraną. No i docelowo jest też jeszcze kwestia zrobienia tutaj kuchni. No ale tak jak już wam nieraz wspominałam, po kolei. Plus jeszcze jakieś takie, wiadomo, pierdoły, które też kosztują. Powiem wam, że ja byłam w szoku, że na przykład, nie wiem, bateria do umywalki jest droższa od umywalki. Albo że obudowa do wanny kosztuje drugie tyle co wanna. No, to jest dla mnie w ogóle tak niepojęte. Albo że, nie wiem, futryna jest droższa od drzwi. No, ale wiecie. Wiemy, jak jest. Także tak to wygląda. I trzecie pytanie, muszę sobie zerknąć do telefonu, bo nie pamiętam. Także patrzę i wracam. I to było takie normalne pytanie o to, jak się czuję, czy u mnie wszystko w porządku i tak dalej. Także powiem wam, że ogólnie jest naprawdę okej. Okay. Fizycznie czuję, że łapię większą zadyszkę, ale po tej operacji to powiem wam szczerze, że ja dopiero teraz od 2 dni mam czas sobie tak usiąść na luzie, włączyć jakiś odmóżdżacz i po prostu nic nie robić. Bo zaraz po tym szpitalu wzięliśmy się za ogarnianie przeprowadzki i tak dalej. To też wynikło tak nagle. Więc miałam siedzieć i odpoczywać, a tak naprawdę było malowanie ścian, sufitu, wnoszenie pudeł. Początkowo też miałam tego nie nosić, no ale wyszło jak wyszło. Oczywiście Marcin nosił te takie dużo cięższe rzeczy. No, ale ja też sobie ponosiłam trochę więcej niż powinnam, ale na szczęście wszystko jest ok. Więc no to też taki trochę ciężki czas do tego chłopaki też ostatnio dają popalić, więc no jest wesoło. Ale teraz to już powoli do przodu. Teraz powiem wam, że męczy mnie na przykład jak patrzę na te kartony, bo o ile ja nie jestem jakąś pedantką, to tak jak na przykład nie mam tutaj szafy, to mi się teraz wydaje, że tutaj jest wszędzie bałagan, mimo że jest posprzątane i to mnie mega na przykład irytuje. No ale co zrobić? Największy bajzel jest teraz w tej tymczasowej garderobie, gdzie będzie łazienka. Jak zaczniemy robić łazienkę i nie będziemy mieć jeszcze szafy i to wywalimy tu na środek, to czuję, że po prostu moja estetyka tego nie wytrzyma. No ale zobaczymy.
No, także taka odpowiedź na szybkie trzy pytanka. Także dziękuję Wam bardzo za nie. Dziękuję również za oglądanie. Wracamy już do normalnych vlogmasów, mam nadzieję, chociaż wiecie, no my też nie jesteśmy taką typową YouTube'ową rodziną. Marcin pracuje, dzieciaki mają przedszkole i nie mamy sobie tak czasu, żeby sobie codziennie jeździć, nie wiem, od jarmarku na jarmark, na jakieś zakupy świąteczne i tak dalej. Chociaż jarmark świąteczny mamy jakiś w planie. W zeszłym roku mieliśmy pojechać, nam się nie udało, w tym roku na pewno nie odpuszczę, żeby może, nie wiem, Wrocław, Poznań. W sumie we Wrocławiu mieszkałam i ten jarmark znam, chociaż ostatnio widziałam, że on jest w ogóle w top 10 europejskich jarmarków, więc ciekawe. Dajcie znać może, jak jesteście z Poznania, jak wygląda jarmark w Poznaniu, czy warto się tam wybrać. Bo może byśmy pojechali do Poznania, zobaczyli jakiś nowy, w sumie mamy podobną odległość. No, także na pewno jarmark jest w planach. Widziałam też, że są jakieś ogrody świateł, więc może też byśmy to połączyli. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się pojechać do Pragi, bo tam jest w ogóle taki mega sklep z zabawkami. Byliśmy tam kiedyś w wakacje i myślę, że teraz w tym sezonie świątecznym byłby tam mega klimat i już z dzieciakami to byłby w ogóle szał, ale to nam się niestety raczej nie uda, chociaż no zobaczymy, ale nie nastawiam się. Także tak to wygląda. Teraz działam, także zobaczymy, jak to będzie. Jeśli macie jakieś tutaj jeszcze takie ciekawe miejsca, które byśmy mogli zobaczyć, tak niedaleko nas, czyli jakieś okolice Wrocławia, Poznania, tutaj Zielona Góra, czy tam może jeszcze w kierunku Karpacza coś takiego świątecznego, fajnego, to dajcie znać. Może są takie miejsca, o których ja nie wiem. No, a tymczasem dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Pa, pa!